Pora na najważniejszą postać, dzieciątko. Tu jest zrobione w Divy Alize Diva. Ten jest zrobiony z bawełny. Ten zdecydowanie drobniejszy. Bardziej mi się podoba ten z Divy. Taka wielkość wydaje się idealna dla naszych małych postaci. Kiedyś próbowałam robić z filmików na YouTube taką postać, zrobiłam dzieciątka, ale dla naszych figurek jest to zdecydowanie za duża postać. Nie pasuje. Tą postać mam dla mojej większej szopki. Dzisiaj pokażę, jak zrobić dzieciątko i becik. Zapraszam do filmiku. Do zrobienia Jezuska nie będziemy potrzebowali zbyt dużo materiałów. Wystarczy nam włóczka albo bawełna lna Kamila, ten sam kolor, który używam do twarzy Maryi. Numerki za chwileczkę napiszę. Jeżeli ktoś chciałby tutaj włosy, do włosów użyłam włóczki tej, co robiłam włosy Józefa. Niteczkę, jakąś mulinę czarną, igłę, wypełnienie, nożyczki i to wszystko. Więcej nam do zrobienia dzieciątka nic nie potrzeba. Główka zaczynamy tak jak zawsze, czyli magicznym pierścieniem i 6 półsłupkami na magicznym pierścieniu. Zaciągnę już. Będę robiła spiralnie, więc zaznaczam sobie tutaj początek rzędu. W drugim rzędzie będę podwajała półsłupki, czyli będę robiła z jednego półsłupka 2, z jednego oczka 2 i będę miała pod koniec rzędu 12 półsłupków. I tak do końca. Doszłam do znacznika i trzeci rząd, półsłupek i powiększanie. I tak 6 razy. Czyli będę miała pod koniec rzędu już 18 półsłupków. Półsłupek i powiększanie. I gdy zakończymy trzeci rząd, to już będzie ostatni rząd, gdzie będziemy powiększać. I tak do końca. I teraz kolejne 3 rzędy, 4, 5 i 6 rząd. Będę robiła półsłupek, półsłupek, czyli bez żadnego dodawania 18 półsłupków. 3 kolejne rządki. Spotykamy się pod koniec 6 rządu. 6 rządków zrobione. W 7 rzędzie już będziemy zmniejszać, czyli zrobimy półsłupek i zmniejszanie 6 razy. Półsłupek, zmniejszanie 6 razy i pod koniec tego rzędu będziemy mieli 12 półsłupków. I tak do końca.
W kolejnym rządku będziemy dalej zmniejszać, więc otwór zrobi się bardzo mały. Więc teraz już warto wypełnić. Znacznik na razie wyjmę. Wypełnić tą główkę. Dość mocno. I ósmy rząd. Sześć razy zmniejszam. I sześć. Jeszcze można troszeczkę dopchnąć przez ten mały otwór. Teraz można zmienić kolor na biały albo zostawić w kolorze ciała, ponieważ ta część i tak będzie ukryta. W dziewiątym rzędzie będziemy robili 6 półsłupków bez żadnego dodawania. Ja zmieniłam nitkę, więc znacznik na razie nie jest potrzebny, bo wiem, gdzie rozpoczęłam po kolorze nitki. I w kolejnym rzędzie, w dziesiątym, będę podwajać. Ja mam 6 półsłupków, teraz w każdym półsłupku robię 2 półsłupki. I pod koniec rzędu mam 12 półsłupków. Doszłam do znacznika. I kolejny rząd. Półsłupek i zwiększanie. I tak 6 razy, czyli pod koniec tego rzędu będę miała znowu 18 półsłupków. Półsłupek i zwiększanie. I tak 6 razy. Półsłupek i dodanie. 2 półsłupki w jednym. I kolejne 5 rzędów będę robiła 18 półsłupków. Półsłupek, półsłupek, bez żadnego dodawania, odejmowania. 18 półsłupków przez 5 rzędów, aż do końca 16 rzędu. 12, 13, 14, 15 i 16 rząd. 18 półsłupków. Spotkamy się pod koniec 16 rzędu. Skończyłam 16 rząd. W 17 rzędzie będę zmniejszać co drugim półsłupku, czyli w pierwszym półsłupku przerabiam normalnie i następne drugi i trzeci półsłupek zmniejszam. I tak 6 razy i będę miała 12 półsłupków. I tak do końca. Teraz warto już wypełnić tą część. Nitki tam można schować. Nitki pochowałam. Wypełniam tą część. W kolejnym rządku będę zmniejszać 6 razy i otrzymam 6 półsłupków. Jeden, dwa,
Obecnie nitkę i wykończę igłą. Za przednią nitkę każdego półsłupka zahaczam, przeciągam nitkę 6 razy. I zaciąg. Mogę jeszcze przeszyć i zakończyć i schować nitkę do środka. Za piątym rządkiem, między piątym a szóstym rządkiem. 2, 3, 4, 5. Takie drobniutkie, zamknięte oczka można wyszyć na szerokość jednego półsłupka. Na półsłupki odstępu i następny. Jeżeli wrócę w tym samym miejscu, gdzie zaczęłam, będę mogła ukryć tą pętelkę do środka. Można przyjść jakiś bukiet włosków. Zwiążę. Myślę, że wystarczy. Może jeszcze troszkę. I wyciągam. Gdzieś na dole. Obcinam nitkę. I pora na becik. Zaczynam tradycyjnie od 6 półsłupków na magicznym pierścieniu. 2, 3, 4. Pięć, sześć. Zaciągam. Podwoję ilość oczek.
Czyli w następnym rzędzie zaznaczam sobie początek. Będę robić z każdego półsłupka dwa półsłupki, czyli będę miała 12. Raz, dwa i tak 6 razy. Raz, dwa, raz, dwa i do końca. Jako że będę chciała, żeby mój becik nie był taki sztywny, od tego rzędu, od trzeciego rzędu będę robiła już półsłupkami nawijanymi, czyli teraz zrobię 12 półsłupków nawijanych. Cztery, pięć, sześć i tak do 12. W kolejnym rządku dodam dwa półsłupki z dwóch stron nawijane, czyli mam 12 półsłupków, będę miała teraz 14. Mogę gdzieś tu na początku zrobić dwa półsłupki nawijane w jednym raz. Dwa i symetrycznie potem z drugiej strony. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i teraz robię dwa. I tak do końca rzędu już bez dodawania. Będę miała 14 półsłupków nawijanych. Luźno, bo nie chcę, żeby ten becik był sztywny. I teraz w następnym rządku znowu zrobię 14 półsłupków nawijanych. Bez dodawania. I tak do końca rzędu. I teraz w kolejnym rzędzie znowu dodam dwa półsłupki. Może, żeby było symetrycznie. Nie z boków, a z przodu i z tyłu. Czyli gdzieś tutaj. Dodam raz, dwa. I znowu robię bez. I po przeciwnej stronie też dodam dwa półsłupki. I będę miał już 16 półsłupków nawijanych. Może gdzieś tu. Dwa półsłupki. I mam już 16 półsłupków nawijanych. W kolejnym rzędzie przerobię 16 bez dodawania. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak jeszcze dwa razy, czyli kolejny rządek dodam z boków dwa półsłupki, będę miała 18, w następnym przerobię 18 półsłupków bez dodawania, a w następnym rzędzie dodam tutaj z przodu i z boku dwa półsłupki, będę miała 20 i kolejny rząd zrobię 20 półsłupków bez dodawania. Czyli teraz cztery kolejne rzędy dodaję co drugim rzędzie po dwa półsłupki. Teraz z boków sobie dodam, znacznik może sobie przeniosę do góry, troszkę to daleko, ok, czyli dwa półsłupki w jednym. Jesteśmy pod koniec 10 rzędu. Teraz zrobimy taką tylną część becika. Czyli zrobimy tylko 10 półsłupków nawijanych. Podniesiemy się dwoma oczkami łańcuszka, bo jest to półsłupek nawijany trochę wyższy. 3,
cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Poniesiemy się dwoma oczkami łańcuchka, obracamy się na drugą stronę i będziemy teraz zmniejszać o jeden słupek, czyli ominę ten pierwszy półsłupek, który tu jest. I teraz robię już go 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Doszło do znacznika. Dwa oczka łańcuszka i znowu ominę ten pierwszy półsłupek i robię 8. Raz, dwa, trzy i tak do końca. 8. Raz, dwa oczka łańcuszka, omijam ten pierwszy półsłupek. Teraz będę miała już 7. I tak 7 półsłupków. Jeszcze zrobię za chwileczkę 6. To będzie ostatni taki rządek. Czyli podnoszę się dwoma oczkami łańcuszka. Omijam pierwszy i robię 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz już będę zakończać. Będę 3 razy zmniejszać zwykłymi półsłupkami. I jeszcze obrobię tutaj półsłupkami dookoła to miejsce. Raz, dwa, trzy, trochę ściągać, cztery, pięć, sześć, ok, czyli po jednym półsłupku na rządek, a rządek był trochę wyższy, więc troszkę się nam to ściąga. Tu normalnie, raz. No. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i tutaj. Znowu po jednym półsłupku na rządek, a że podnosiłam się dwoma oczkami łańcuszka, to troszkę nam to się ściągnie. I tu do góry. Zrobić tylko jeden półsłup, jeden półsłupek. Przymierzymy, czy to będzie już dobrze. Zakończymy nitkę. I Pan Jezus tak zrobił. Jeżeli dzieciątko miałoby być na rękach Matki Boskiej, to można przypiąć szpileczkami, żeby się nie zsuwało. Oczywiście
jeżeli dzieci nie mają dostępu do tego. Może on być albo na rękach Matki Boskiej, albo można włożyć do żłóbka. Mi się udało kupić taki żłóbek drewniany. Może dzieciątko leżeć w żłóbku. Thank you.